Cześć! Przyszedł czas na rozłożenie kanału UV, czyli na mapowanie, a więc dopasowanie tekstury do naszego modelu. Jeżeli pamiętacie, model, który wyszedł z fotogrametrii, z MetaShape'a, ma już teksturę, ale rozłożoną dosyć chaotycznie. Wygląda jak mozaika. Ciężko ją na przykład poprawić w Photoshopie, jeżeli wymaga jakiejś poprawy. Natomiast model, który wyszedł z 3D Coat'a, nie posiada tekstury, a lepiej, żeby ją posiadał. Na początku otwieramy obiekt, plik, który już wcześniej zapisaliśmy, czyli już gotową kulę i małego księcia z MetaShape'a. I tutaj możemy zaimportować OBJ, którego wyrzuciliśmy z 3D Coat'a, czyli księcia, samego księcia. Dajmy open, zaznaczamy, żeby nie resetował sceny, ale zaimportował jako jeden mesh i jako edytowalny poligon bez materiałów, no bo materiałów tam nie ma. Zaimportuje wtedy szary obiekt, a jeżeli zaimportujemy bez materiału, możemy wybrać jego kolor. Jest seledynowy, dziewczyny znają podobno 50 nazw na ten kolor. Nie ma to większego znaczenia. Wchodzimy do warstw, tak jak podobnie jak w Photoshopie, tutaj też występują warstwy, można schować element, który nas chwilowo nie interesuje. Jeżeli schowamy, zobaczymy, że nasz zoptymalizowany model wygląda całkiem poprawnie. Kula również. Przekonwertujemy kulę, ponieważ pasuje do modelu, możemy ją przekonwertować na edytowalny poligon. OK. I połączymy kulę z naszym księciem, aby tworzyła jeden obiekt. Teraz mamy cały obiekt, który wygląda jak uproszczone obiekty z fotogrametrii. I teraz możemy go wyeksportować, aby rozłożyć teksturę na nim. Dajmy export i export selected, ponieważ mimo, że ukryty jest obiekt high poly, nie chcemy go eksportować. Chcemy eksportować tylko ten uproszczony model, czyli low poly. Jako OBJ, ponieważ to jest najbardziej uniwersalny format, ale ważne, żeby go nazwać jakoś tak, aby nie mylił się z poprzednimi. To będzie jako ostatni, więc nazwę go tak, jak wymaga to nomenklatura silnika Unreal Engine. Odznaczamy export materials, ponieważ nie mamy materiałów i dajemy done. Teraz możemy wejść do programu UV Layout. I znowu go pokażę tak, jakbyście go wcześniej nie wykorzystywali. Na początku daję load i otwieram nasz plik. Szukamy, gdzie jest. Jest tutaj. OK, po prawej jest. Interfejs wydaje się dosyć ciężki, ale nie jest po pewnym czasie. Wybieramy poly new, czyli importujemy jako poligon i tworzymy na nowo siatkę tekstury, jak ma być rozłożona. Wygląda to tak, widzimy dokładnie kulę od spodu. Otworzymy jeszcze cut display, bo z niej będziemy korzystać. Jak poruszać się? Po prostu lewym przyciskiem myszki można się obracać tutaj w tym widoku. Scrollem przybliżać, oddalać. No i widzimy dokładnie to. Tniemy, tak jakbyśmy cięli nożykiem do papieru papier. Czyli naciskamy C. Shift i C łączy dwa inne zaznaczone na czerwono krawędzie. I właśnie w taki sposób dzielimy enterem, akceptujemy i został podzielony ten model z papieru w tym miejscu. Musimy jeszcze wejść do środka kuli, bo kula nie jest cała podzielona, więc dzielimy tutaj jeszcze C, C i C. A następnie naciskamy enter i dzięki temu podzieliliśmy kulę dokładnie na pół. Tak jakbyśmy chcieli spłaszczyć na przykład globus. Naciskamy D i przenosimy nasz globus i płaszczymy go przy pomocy skrótu Shift F, czyli flat lub flatten, na obiekt płaski, czyli z globusa stworzyliśmy tak jakby mapę, która może wisieć na ścianie. Czerwone elementy, niebieskie oznaczają, że czerwone są zbyt gęste, niebieskie zbyt rzadkie, ale nie przejmujcie się tym teraz. OK. Ciężko spłaszczyć obiekt księcia, ponieważ jest bardziej złożony, dlatego obetnę mu głowę. Oczywiście nie ma się czym martwić. Tam, gdzie jest źle pocięty, bo UV Layout myślał, że dobrze dzieli, źle podzielił, więc tam, gdzie źle jest podzielone, ręcznie dociskamy C i backspace'em anulujemy jego pocięcie. Enterem oddzielamy głowę, no ale głowę też ciężko spłaszczyć, no bo elementy na jej dole będą bardzo naciągnięte, natomiast na jej środku bardzo zwężone, dlatego zrobimy jeszcze jedno cięcie. Przy czym starajcie się unikać cięć, jak najmniej powinien mieć model, tym lepiej. Każde cięcie jest często widoczne, więc jeżeli jest dobrze zrobione, to nie, ale może się zdarzyć, że cieniowanie źle będzie wyglądać w tym miejscu, więc im mniej cięć, tym lepiej. Najczęściej cięcia są albo pod pachą robione, albo na przykład w miejscu paska, jeżeli jest to bohater. Tutaj akurat mamy model rzeźby, więc no, tych elementów
ta rzeźba nie ma. Dzielimy może tutaj najłatwiej. Można to pociągnąć oczywiście z przodu, ale z przodu będzie to bardziej nierównomierny kształt, dlatego ja podzielę pelerynę i znowu nacisnę D, żeby przenieść to do rozłożenia naszej uwagi. Jeszcze może stopy dwa razy podzielę, bo też mogą być problematyczne. Możecie podzielić tak jak ja, możecie spróbować innych podziałów, może też będą dobre. Ok, i tutaj znowu spłaszczamy naszego księcia poprzez Shift F i jak już nic się nie dzieje, naciskamy spację. Ok, widzimy jaki jest rozłożony model. Warto sprawdzić te czerwone elementy, czy na pewno na siebie nie nachodzą, nie powinny nachodzić na siebie wierzchołki, ponieważ głupio nałożyć teksturę, jeżeli kilka wierzchołków nachodzi na siebie. Ok, jeżeli wszystko jest w porządku, możemy to zostawić tak jak jest i zapisać jako SM-Książę 01. Tamten model nie miał uwagi rozłożonej, no więc możemy go nadpisać i ten ma.